pomimo wielu przeciwności i starania się zatrzymania budowy przez organizację przyrodników, zbiornik został ukończony i oddany do użytku. Panie Marszałku, Panie Dyrektorze, z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować w imieniu swoim i całej ludności naszej gminy za tak wspaniały zbiornik. Dziękujemy. Akwen, zbiornik retencyjny, to jest drugi zbiornik największy w województwie podlaskim. To jest po prostu, można skwitować, wielkim przedsięwzięciem dla samorządu gminy Nowy Dwór. Ten upór, to zaangażowanie wójta Andrzeja Humiennego, jak on tam wiadrami przenosił te małże, tam nie wiem jak to się już nazywa, oszczerzuje, które od lat mogą wszędzie przebywać, a jednak swój zbiornik pokazał, że można szybko przez noc przenieść i później z powrotem później je, żeby można było znaleźć. Także, żeby nie ta operatywność, ten upór, bo już czasami przyjeżdżał do mnie i mówię, wy chyba też nie chcecie, żeby tam nie było. Mówię, my chcemy, to dyrektor do głowy stanie, ale dyrektora często się zdarza się, dla przykładu, rzekę super, tak. Po co najmniej po trzy. Dobra? Może wszyscy. I pieniądze były od niego i gdzie się nawinąłem, to było pierwsze pytanie, a co na Bobrze, a co na Bobrze, a co na Bobrze. Także cała zasługa, to gospodarz, a to wszystko. Jak ksiądz dziekan wspomniał, tutaj też dzięki ta droga, zbiornik powstał, ale drogi nie było, ale dzięki panu marszałkowi też powstała ta droga. Jaki byłby urok tego zbiornika, żebyśmy jechali szutrowo drogą? Natura by powiedziała, szutrowo. Wtedy byłby urok. A to trzeba w encyklopedii zobaczyć. Powstało dużo zbiorników. Dużo środków przeznaczyliśmy na meliorację, na regulację rzek. Ale jeżeli chodzi o ten zbiornik, to był no męką pańską. Tak się można powiedzieć. Nie chciałem o tym za bardzo nawet lat temu, czy sześć, czy to uda się. Jeszcze poprzedni wójt, to projektant znowu bambuko robił, tak można po imieniu nazwać. Były u mnie spotkania, wzywałem, po prostu doszło do wymiany zdań. Jak już widzę, że ktoś kogoś robił bambuko i wójta robiono, i obiecywano, że wszystko jest w porządku. 14 hektarów, którego wczesnym ojcem był wicemarszałek Baszko i Brańsk. 8,5 hektara, którego chrzestnym ojcem był wicemarszałek Kołorycki. Powiem tak, Bobra Wielka dzisiaj przecinamy, Brańsk jeszcze jest niezaczęty. Tym się różni... Tak jest, tam łatwiejsze tereny mieli. No. 3-4. Dobra, teraz ty. Tak. Tak, bardzo ładnie. No i teraz przecinamy. Uwaga. Przecinamy. Niech w przyszłości ludzie korzystają z tych wód, aby tylko bezpiecznie. Szaf to za przyczyną swego Syna Jezusa Chrystusa i Matki Najświętszej. Amen.